Miami, rok 1985. Hej! Hej, macie pozwolenie na tę broń? Tu masz swoje pozwolenie. Chwytliwa nuta. Salon gier. Koniec gry. Pieprzyć tę grę. Pierdol się. Wrzuć monetę. Potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy Kung Fury. Tak, to mój biceps. Sekundę mała. Automat do gier oszalał i wszystkich zabija. Sieje zniszczenie i chaos. Co zamierzasz zrobić? Wykonać swoją robotę. Koniec gry. Jestem gliną i to cholernie dobrym. Wszystko zaczęło się lata temu. Podczas wykonywania obowiązków służbowych razem z partnerem ścigaliśmy tajemniczego mistrza kung fu. Jesteś aresztowany, śmieciu. Dobra robota, smoku. Mogłeś nas zabić tym szalonym wyczynem. Ale do diaska jesteś najlepszym partnerem, z jakim pracowałem. Dzięki. Jesteś mi jak ojciec. Jednym zabójczym cięciem trafił mojego partnera. Widząc go w tym stanie, prawie się rozkleiłem. Zanim pociągnąłem za spust, uderzył we mnie piorun. A potem ugryzła kobra. Straciłem przytomność. Ujrzałem starożytne świątynie i mnichów z Shaolin, doskonalących sztukę kung fu. Dawna przepowiednia mówiła o nowym rodzaju kung fu, o sile tak potężnej, że tylko jeden człowiek był w stanie ją ujarzmić. Wybraniec. Gdy się obudziłem, ujrzałem mistrza kung fu biegnącego prosto na mnie. Czułem, jak moje ciało zmienia się w jakiś kung fu wybryk natury. Ty jesteś wybrańcem. Puk, puk. Kto tam? Pukanko. A
Postanowiłem, że będę używać moich nowych supermocy do walki ze zbrodnią. Stałem się najlepszym gliną na świecie. Stałem się Kung Fury. Występują David Sandberg jako Kung Fury, Triceratops jako Dino Glina, posterunek policji w Miami. Nie chcę już tego słuchać, Kung Fury. Dopiero wróciłem z ratusza. 50 milionów dolarów strat. Burmistrz dobrał mi się do tyłka jak ciota na wiagrze. Jak ja to wyjaśnię prasie? Na litość boską, zmiotłeś z ziemi całą dzielnicę. Przecież kazałeś mi ją oczyścić. Kazałem ci postępować wedle regulaminu. Przestań pieprzyć. Nikt inny z wydziału nie zatrzymałby tego automatu do gier i dobrze o tym wiesz. O losie, posłuchaj, Kung Fury. Musisz postępować zgodnie z zasadami jak wszyscy inni. Dlatego przydzieliłem ci nowego wspólnika. Nie ma mowy. Pracuję sam. Już nie. Przywitaj się z nowym partnerem, Dino Gliną. Bardzo mi miło, Kung Fury. Nie mogę doczekać się współpracy. Jesteś mi jak ojciec. Pracuję sam. Albo będziecie pracować razem, albo odsuwam cię od tej sprawy. Nie odsuniesz mnie. Odchodzę. Przecież zrobiłem test krwi. Wynik był pozytywny. O czym ty do cholery gadasz? Dawaj telefon. Komendant McNichols. Czy to policja? Tak. Pierdolcie się. Niech ktoś namierzy ten telefon. Przecież to niewykonalne. Nie dla mnie. Hackerman to najpotężniejszy haker wszechczasów. Za mną. Zdołałem namierzyć rozmówcę metodą triangulacji. Nazywa się Adolf Hitler. Hitler? To najgorszy przestępca wszechczasów. Zna go pan? Można tak powiedzieć. W latach 40. Hitler był mistrzem kung fu. Był tak dobry, że postanowił zmienić imię na Kung Führer. Ale poszedł o krok dalej. Znał przepowiednie Kung Fury i zapragnął zdobyć ten tytuł. Przez lata razem z grupą nazistowskich żołnierzy przeprowadzał eksperymenty naukowe. DNA Kung Fu. Nie byli jednak w stanie rozwikłać tajemnicy sztuki Kung Fury. Pewnego dnia Hitler zniknął z powierzchni ziemi. Od tamtego czasu nikt go nie widział. Aż do dziś. Zorientował się, że jeśli uda mu się znaleźć i zabić wybrańca, sam stanie się Kung Fury. Musiał przenieść się w czasie, by tu dotrzeć. Co zamierzasz zrobić? Swoją robotę. Cofnę się w czasie do nazistowskich Niemiec i raz na zawsze zabiję Hitlera. Jak tego dokonasz? Nie jestem pewien. Będę potrzebował czegoś w rodzaju wehikułu czasu.
Chwileczkę. Używając modulatora RX będę w stanie przeprowadzić procedurę ukierunkowania komórki klastra i podłączyć łącze wychodzące z łączem wchodzącym. Co to do cholery znaczy? To znaczy, że przy pomocy odpowiedniego algorytmu będę w stanie cofnąć cię w przeszłość. A więc czas na hakowanie. Przetwornik E równa się MC kwadrat. Równa się MC sześcian. Zamierzasz zhakować czas. Jesteś pewien? Tak. Hakowanie czasu. Liczba zhakowanych lat. Błąd. Hakujesz za dużo czasu. O nie. Toż to Laseraptor. Myślałem, że wyginęły tysiące lat temu. Kim jesteś? Zwą mnie Barbariana. Który mamy rok? To era Wikingów. To by tłumaczyło Laseraptora. A niech to. Cofnąłem się za daleko w czasie. Musisz się wydostać z tej doliny. Spotkamy się w miejscu zstąpienia bogów. Katana pomoże ci się tam dostać. Kim jest Katana? Jam jest Katana. Podwiozę cię do Asgardu. Niby jak? Kim jesteś? Jestem gliniarzem z przyszłości. Wysłano mnie w czasie, żebym zabił Hitlera, ale cofnąłem się za daleko i wylądowałem tutaj. Znam kogoś, kto może ci pomóc. Dobrze! Oto ja, Thor, syn Odyna i obrońca ludzkości. Obadajcie moje mięśnie cycków. Są doprawdy epickie. Dzięki, brachu.
To, że to jest Kung Fury, gliniarz z przyszłości. Muszę się dostać do nazistowskich Niemiec i zabić Hitlera, więc gdybyś mógł mi pomóc... Stop. Bez młota to nie robota. Przejdź przez ten portal, a pojawisz się w nazistowskich Niemczech. Powodzenia, Kung Fury. Dzięki, Thorze. Cóż, wygląda na to, że to mój transport. Gliniarzu z przyszłości, co zamierzasz teraz zrobić? Wiecie co? To mój numer. By zadzwonić, użyjcie tego oto urządzenia. To osobisty przenośny telefon komórkowy. Posiada pojemność 645 kanałów, 10 numerów szybkiego wybierania i elektroniczną blokadę bezpieczeństwa. To rewolucja w komunikacji, która sprawi, że coraz więcej ludzi będzie miało telefony w swoich autach. Nazistowskie Niemcy. Twoje wąsy są do dupy. Pozbądź się ich. Pozbyć się? Wyglądają niedorzecznie. Moje wąsy? Ależ to aryjskie wąsy. Ja mam aryjskie wąsy. Twoje wyglądają jak łoniaki psiej dziwki. Dziwki psa. To zabawne, że to mówisz, bo twoje wargi wyglądają, jakbyś wysmarował je klejem i zanurzył we włochatej dupie. To są aryjskie wąsy. Wstydzę się za ciebie, wyglądasz jak przychlast. To są aryjskie wąsy. Są moje. Teraz się popłaczesz? Wypłaczesz się w rękaw mamusi, jak mała dziewczynka? Twoje wąsy... Przykro mi, ale naprawdę musisz je zgolić. Wyglądają niedorzecznie. Gdzie się podział czołg? Panowie, stawiam lufę. Jestem największym mistrzem kung fu wszechczasów. Racja, chłopaki? Dziękuję, dziękuję. Pozwól, że cię wyręczę. Moja ręka! Zabić go! Come on.
przez ten kręgosłup wydajesz się trochę spięty. Czas się wyluzować. Grałeś, Kung Fury. Teraz nic nie powstrzyma mnie i mojej armii śmierci. Dzięki, chłopaki. Co do cholery? Zabić ich. Klejnoty rodzinne. All right. Koniec imprezki. Pokaż mi rączki. Hackermanie, widziałeś gdzieś Kung Fury? O nie, spóźniliśmy się. Kim do cholery jesteś? Nazywam się Kobra. Oczekiwałem cię, Kung Fury. Jestem twoim zwierzęciem duchowym. Gdzie ja do diabła jestem? W niebie. Obawiam się, że nie żyjesz. Co? Ale to wszystko wygląda tak prawdziwie. Tak. Nie, jest bardzo, bardzo prawdziwe. Panie Kobra, jestem funkcjonariuszem policji. Potrzebuję, żeby wysłał mnie pan z powrotem na ziemię. I to raz, dwa. Przykro mi, ale nie pomogę ci w tym, bo widzisz, jesteś martwy. Jesteś aresztowany. Co? Utrudniasz mi czynności służbowe. Łamiesz prawo. Co się do cholery stało? Wyhakowałem wszystkie twoje rany postrzałowe. Dzięki.
Serdecznie witam ciebie i twoich przyjaciół w Niemczech. Ty i ja wcale się tak od siebie nie różnimy. Obaj mamy dobry styl, co nie? Lubimy czerwony, to jest na wypasie. Obaj znamy spoko ciosy. Obczaj to. Kocham zabijać ludzi, ty najwyraźniej też. To jest w dechę. Przyłącz się do mnie. Jesteśmy podobni jak bracia, jak bliźniacy zrodzeni z jednego jaja. Co? Ojej, niewiele z niego zostało, czyż nie? Najważniejsze, że już go nie ma. Wybacz, że wątpiłem w ciebie, Dino Glino. Cofnąłem się dla ciebie w czasie, Kung Fury, bo... A niech mnie. Kocham cię. Praca zespołowa jest bardzo ważna. Co teraz będzie, Kung Fury? No cóż, muszę wracać do biura. Czeka mnie mnóstwo papierkowej roboty. Dwa dni wcześniej w przyszłości. Otwórz drzwi, Hoff. Przykro mi, Fury. Nie mogę ci na to pozwolić. Otwórz drzwi, Hoff. Przykro mi, ale nie mogę pozwolić ci na otwarcie tych drzwi. Do cholery otwieraj te drzwi. Czy ktoś ci kiedyś mówił, żebyś sobie nie hasał z Hoffem 9000? Hoff 9000, ty sukinsynu. Co za szmelc. Ojej, niewiele z niego zostało, czyż nie? Najważniejsze, że go już nie ma. Koniec gry. Wait a minute. Chwileczkę. Widziałem już ten symbol, tylko gdzie? Somewhere. Hitler. Hitler. Był to film Kung Fury, Pięści Czasu. Podczas kręcenia tego filmu nie wyginęły żadne dinozaury. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Mikrofonika. Montaż Miłosz Wołkowicz i Tomasz Bartos. Tłumaczył Maciej Trębowiecki. Czytał Tomasz Knapik. Pamiętaj, aby przed oddaniem filmu do wypożyczalni przewinąć kasetę do początku. Survivor. We need to survive.